Cześć Doda, cześć. Miło Cię znowu widzieć. Ciebie również. Jakie towarzyszą Ci dzisiaj emocje, bo Ty jesteś dzisiaj w nowej roli prowadzącej? Szczerze mówiąc, jeszcze przed próbą generalną byłam roześmiana, naiwna, naiwnie wierząca, że będzie super, a teraz już jestem bardzo zestresowana, ponieważ nic nie jest super. A zdradzisz nam dlaczego? Rozerwał mi się but. Przewróciłam się w moim tanecznym secie praktycznie. No i cóż, prompter czasami działa, czasami nie działa, no różnie bywa. Ale czujesz się przygotowana, tak samo ja zawsze jestem przygotowana. Czyli będziesz po prostu zawsze sobą. Tak. Czy koncert będzie po Twojej myśli, odbędzie się wszystko tak, jak powinno być? Czekaj, gdzieś zostawiłam kryształową kulę, zaraz z niej wywróżę przyszłość. Jeszcze sowa gdzieś tu moja latała, ale właśnie nie mogę jej znaleźć, nie wiem kochana, nie jestem wróżką. Doda, melodia ta, dzisiaj słyszeliśmy na próbie, gra w Tobie. Ciekawe, czy zagra na scenie i czy będzie odbiór publiczności w Sopocie i przed telewizorami. Ja na pewno uważam, że będzie wspaniały odbiór, bo mam cudownych fanów, zawsze mnie wspierają i przez te 20 lat dzięki temu, że jestem bardzo autentyczna nie boję się przyznawać do różnych moich potknięć na scenie, wręcz uważam to za mój atut i ta moja spontaniczność zjednała sobie taką tą publiczność wokół mnie, to mam wrażenie, że czasami ludzie liczą na to, że będzie jakoś ze mną wesoło. Doda, zdradziłaś, że kręcisz film dokumentalny. Czy dzisiaj też padną jakieś klapsy? Okej, raz, dwa, trzy, cztery. No mamy tutaj z 4 kamery. Super, my Ci bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki, bo wiemy, że się teraz szykujesz, więc daj czadu na scenie, bo będziemy Cię obserwować. Nie dziękuję. Pa, pa. Pa.